szeroko pojętym, pojętymi zagadnieniami usprawiedliwienia całej infrastruktury. Może kilka słów powiedzą nam teraz, czym się zajmuje w ogóle ruch, a później przejdziemy do zgłaszania już wniosków, bo mamy teraz dzielnicowych ze sobą tutaj z nami i będziemy mogli, że tak powiem, zgłosić od razu na bieżąco pewne niedogodności, ewentualnie przedyskutować tutaj teraz na tym forum naszym. Przypomnę, że nagrywamy spotkanie przez Fundację Wolności. Nagrywamy my też spotkanie przed każdym wypowiedzeniem Państwa. Proszę powiedzieć imię, nazwisko. Będzie to do protokołu łatwiej do napisania. Więc zapraszam do przedstawienia przedstawicieli Ruchu Wolności. Ruchu Pieszy. Dzień dobry, Łukasz Sobutka, Ruch Społeczny Pieszy Lublin, ze mną jest również pani Anna Wybutka. Jesteśmy ruchem, w którym społecznym działa, jesteśmy mieszkańcami naszego miasta i chcemy działać na bezpieczeństwo głównie pieszych, którzy są jedną z największych grup, jeżeli największą grupą uczestników ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo właśnie ludzi, którzy poruszają się o własnych nogach, ale nie tylko, bo to mogą być ludzie wożeni w wózkach, którzy się poruszają na wózkach, to także są ci, którzy są uznawani w ruchu drogowym jako piesi. Miejsca najbardziej niebezpieczne dla pieszych, tu pewnie Państwo funkcjonariusze ze statystyki znają, ale okazuje się, że najbardziej niebezpiecznie, największe liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi po pierwsze na przejściach dla pieszych, dochodzi na skrzyżowaniach oraz na przystankach autobusowych. Dalej są takie miejsca jak pobocza, jak ciemne ulice. Czy także ciemne ulice. To, co jest również ważne dla bezpieczeństwa pieszych, to odpowiednia infrastruktura. Czyli to, po czym chodzimy, czy mamy zapewnione chodniki, czy nie musimy gdzieś bronić jakimś ciemnym poboczem w błocie na przykład, czy mamy zapewnioną odpowiednią widoczność w miejscach, gdzie piesi się poruszają, czyli właśnie na samych chodnikach, ale też na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych. I także, czy te miejsca nie są zajmowane na przykład przez kierowców, nie są zostawiane przez samochody, czy przejścia dla pieszych nie są zasłaniane przez parkujące pojazdy, to również stwarza wielkie niebezpieczeństwo w ruchu drogowym dla pieszych. W naszych działaniach staramy się właśnie działać na rzecz bezpieczeństwa, żeby zwracać uwagę na miejsca, gdzie rzeczywiście nie jest dostateczne to bezpieczeństwo zapewnione pieszym, czyli każdemu z nas, bo przecież czasami jeździmy samochodem, czasami jeździmy autobusem, czasem rowerem, ale pieszym jest każdy z nas i niemal codziennie, właściwie codziennie tak się poruszamy. Także bardzo chętnie będziemy służyć tutaj jakąś radą albo wspólnie będziemy pracować nad dyskutować nad rozwiązaniami odnośnie infrastruktury, tego jak są tworzone drogi, chodniki tutaj w Państwa dzielnicy. I bardzo dziękujemy dzisiaj za zaproszenie na nas. Jakiś kontakt do Państwa? Przede wszystkim kontakt mailowy pieszylublin@gmail.com. Jeżeli jest potrzeba, ja mogę podać na przykład mój numer prywatny. Nie wiem, czy Państwo korzystają, również zachęcamy do kontaktu poprzez Facebook, także jesteśmy bardzo aktywni elektronicznie w kontakcie, a tak jak mówię, jeżeli trzeba numer telefonu, mogę również zostawić swój. Dobrze, dziękuję. Chciałbym Państwu troszeczkę przybliżyć się jeszcze, dlaczego współpraca Rady Dzielnicy właśnie z pieszych. Mamy w tym roku, w 2015 budżecie do zaprojektowania dwie drogi, które jedna droga to jest przedłużenie Węglarza do Krześniowskiej, to jest bardzo duża droga, która no, chcielibyśmy, żeby wspólnie z Radą Dzielnicy Pieszy właśnie Lublin konsultował z nami te projekty, które będą przedkładane w Zarządzie Dróg i Mostów. I tutaj, żeby od razu wyjść, że tak powiemy, naprzeciw tej infrastrukturze, która, żeby była bardziej przyjazna. Dobrze, możemy teraz przejść do zgłaszania od razu dla służb wszystkich miejsc niebezpiecznych w dzielnicy. Także mamy tutaj do dyspozycji dzielnicowych, dzisiaj zapoznaliśmy się z nimi, więc możemy już rozpocząć zgłaszanie i dyskusję na ten temat, na temat niebezpiecznych miejsc w dzielnicy. Słucham Państwa. Jeśli ja mogę, to jest tak, moje nazwisko będzie Walena Recyzowa, 25. Pani siada. I najniebezpieczniejsze miejsce w tej chwili to jest Poziomkowa Dół.
koło tego pana magistra. Bo tu młodzież klała, alkohol, narkotyki. Wracając wczoraj, to świecili mi na mamie jakimiś laserami w oczy. I to jest naprawdę, to jest niebezpieczne. Czy coś jeszcze, jakieś miejsca do zgłoszenia? Jeśli można, to ja bym wiedział. Mirosław Gajewniczek, członek zarządu Rady Dzielnicy. Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z takiego powstałego układu organizacyjnego. Widzę w tym wielkie szanse dla dzielnicy. Proszę Państwa, ponieważ ja już czuję się starszym panem, pamiętam przed laty, jak mieszkałem też w domku jednorodzinnym, jak od czasu do czasu, jeszcze wtedy nie było właśnie straży miejskiej, to była normalnie milicja. Jak się milicjant pokazał od czasu do czasu, ale pokazał się, przynajmniej w miesiącu, to ze dwa razy po ulicy przeszedł i jak zauważył gdzieś jakiś brud czy jakieś nieposprzątanie przed domem, wystarczy, że powiedział, że to ma być sprzątnięte za dwie godziny i było sprzątnięte. I jaki jest wniosek, co ja dzisiaj chcę powiedzieć? Cieszę się ogromnie, że pani będzie tutaj. I właśnie zachęcam, ponieważ nasza dzielnica Ponikwoda to przeważnie domki jednorodzinne. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale bardzo dużo jest brudasów, właśnie gdzie wystarczy, tak jak mówię, żeby państwo się przeszli i zwrócić uwagę, nie od razu karać, ale zwrócić uwagę, że trzeba posprzątać przed swoją posesją. Druga rzecz, ja spostrzegam, że mieszkańcy nie bardzo się orientują w swoich obowiązkach, co do nich należy. Zachęcam Państwa, bardzo o to proszę nawet, żeby opracować jakieś ulotki, w których byłoby zawarte, że obowiązkiem właściciela posesji jest sprzątnięcie chodnika, a co dla mnie jest denerwujące, że ja uważam, że powinno się też sprzątnąć do połowy ulicy przed posesją. Podobno to nie się już nie sprząta, bo to nie jest obowiązek. I słuchajcie, no to mnie cholernie drażni ta cała sprawa. No, nie może tak być, że ludzie się nie orientują, że ktoś to posprząta. Druga sprawa, słuchajcie Państwo. Ale przed swoją posesją, proszę cię. Trzeba by się najpierw zrobił budować na Ponikwodzie, bo ja uważam, że cała Ponikwoda to jest taka, gdzie jest niebezpieczna. Niech się przejdzie. Przepraszam bardzo. Druga rzecz, słuchajcie, z tymi psami, to jest znowu też taki problem. Czekajcie, dajcie powiedzieć, no zaraz będziemy dyskutować. Słuchajcie, no, dobrze by było, żebyśmy się dopracowali, że no trzeba z tym pieskiem być na spacer. To jest nawet obowiązek, żeby jego wyprowadzić. Ale żebyśmy my nauczyli się, no wziąłeś tą torebeczkę, kurde, wziąłeś tą szczotkę, narobi ten pies sprzątnąć, nie wstydzić się tego. Ale jak to zrobić, nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, żeby można było to zaszczepić wśród nas. No tylko karamy. Bo niektórzy, wiecie Państwo, niektórzy, ja obserwuję na przykład, mam sąsiadów, gdzie naprawdę zadbamy o to, żeby przed tą posesją była i trawka zielona takiej naprawdę wysokiej jakości. No ale jak przejdzie drugi sąsiad z pieskiem, to ten piesek akurat tam poleci, słuchajcie. No to co, no to wkurza człowieka. Ale gdyby sprzątnął po sobie, przecież to już by była jakaś inna sytuacja. Dlatego zachęcam Panią właśnie do takich różnych rzeczy, a te ulotki o obowiązkach, żeby lokator się orientował, co jego czeka. Znaczy, jakie ma obowiązki w związku z tym, że tu mieszka. Dziękuję. Przez ulicę prostą to idzie się jak przez Widnik, trzeba uważać. Ja nie mieszkam tam, ale prowadzę wnuczka codziennie do szkoły, więc naprawdę trzeba porządnie patrzeć pod nogi, żeby nie zdechnąć. Ulica prosta chyba najbardziej jest zasadzona. Ja nie wiem dlaczego tam. Wszystkie psy chyba tam chodzą. Ja mogę Państwu powiedzieć ze swojej strony, wiem jak to wygląda, bo ja na tej dzielnicy też już dłuższy czas pracuję. Także wygląda to tak, że nasze społeczeństwo doskonale wie, jakie ma obowiązki. I w momencie, gdy ja z koleżanką, czy z kolegą, czy koledzy, to każdy prawie obywatel ma
woreczek, w kieszonce gdzieś tam, prawda? I przy mnie na przykład, no chyba to sprzątnie. Ale wystarczy, że ja gdzieś tam zrobię sobie, prawda, z koleżanką już odjadę, przejdę dalej. No i niestety taka jest kultura osobista mieszkańców naszego miasta, dzielnicy, nie mówię, że tylko tutaj państwa. Tak to po prostu wygląda. Są bezkarni, to po prostu no, nie sprzątają po psie. To tylko i wyłącznie kultura osobista człowieka. Nic więcej. My to wiemy, tylko nie co z tym zrobić, żeby tak nie było. Proszę Państwa, akcje z nieprawidłowym prowadzeniem psów prowadzimy już od 2 lat. Mandatów mamy dziesiątki nałożone, bo tak jak koleżanka powiedziała. Ale wciągnięte? To już nie my się tym zajmujemy. No właśnie, nie tym się zajmujemy. My ujawniamy i stosujemy sankcje. Natomiast, tak jak koleżanka powiedziała, to zależy od kultury człowieka. Tak? Widzi nas, wstydzi się, chce uniknąć mandatów, sprzątnie. Nie ma nikogo, no to za przeproszeniem wolał to, tak? To jest problem, naprawdę. To jest trasa, wydaje się, że wszyscy prowadzą psy. Za furtką. I wieczorem ja ze sklepu nie wracam od tylnej furtki, bo nie mam możliwości, żeby właśnie nie wyjść. Pójdę na koło. I tam nie trzeba długo być, tam 50 osób, to przecież pół godziny będę na mierzy. Bo cały rok idą. Niestety, dopóki kultury wyprowadzania psów nie będą, kultura ta nie będzie wpajana przed rodziców, dzieciom od najmłodszych lat, to taka sytuacja będzie dla nas. Też wydaje mi się, że często jest tak, że ludzie na przykład nie chcą nosić w kieszeni tego woreczka z tą. Tak, tutaj nie ma problemu, bo jeżeli jest w woreczku, można do każdego śmietnika wybrać. Ale niektórzy być może mają, tak nie wiem, domyślam się, że nie chcą nosić w kieszeni, że będą z tym paradowali. Dobrym rozwiązaniem często jest w innych miastach, na przykład kiedy stawia się te specjalne śmietniki na psie kupy, jeżeli one są ustawione w miejscach, gdzie ludzie często wyprowadzają te psy lub po prostu są one często porozstawiane lub w sposób użyteczny po prostu, wtedy chętniej po prostu z tego korzystają. Może trzeba się zapytać, ale może nie w tych miejscach co potrzeba. Właśnie, może zmienić lokalizację. Może to być tak, że może one nie stoją w tych miejscach, w których powinny stać, a jakby były bliżej, to te osoby już bardziej. Ale są takie miejsca, przecież robią takie zagrodzone. Chciałbym też powiedzieć, do płyt może i są śmietniki, ale przejdźmy się za płytami na tamtą płonik wodę, tam nie ma śmietnika żadnego. No właśnie. I jeszcze co wrócąc, żeby ktoś się zajął dziką zwierzyną. Tam sarny podchodzą pod siatkę. Dziki, tak. Nie całe ogród. Możemy wieczorem się o 22 przejechać, to możemy zobaczyć, jak sarna przeskakuje przez samochód. Tam jest zrobił. No ale no tak, wiesz, tam 7 lat i żałuję, że się tutaj wybudowało. Trzeba było gminę się wybudować i lepiej. Przepraszam, mam prośbę, jakbyśmy pojedynczo zabierali, bo wtedy nam będzie łatwiej. Każdy z Państwa będzie mógł się wypowiedzieć. Dobrze? Bo się nie słyszymy. Nie, ale ja bym proponował, żeby służby się zajęły tym, zadzwonić gdzieś, co zrobić z tymi sarnami. Tutaj tego nie ma, ale tam jest naprawdę poważny problem. Wieczorem dziecko idzie, nigdy nie przejdzie, bo muszę go wozić i to większość ludzi. Problem dzikich zwierząt też jest tam znany od wielu lat. To tak naprawdę nie jest zwierzęta, bo weszły do miasta, tylko miasto weszło do zwierząt. Jest duża populacja dzików w mieście i słowetny film z Dziennika Wschodniego, kiedy na krakowskim po deszczu dzik się kąpie w kałuży, czy znane siedlisko na Lasowieckim ze szpitalem wojskowym, gdzie populacja lisa w mieście to jest przeszło 300, około 350-60 osobników. Sarnie, które podchodzą, łosie, bardzo często dochodzi do kolizji. My w takich sytuacjach staramy się pomagać wam. Jeżeli takie zwierzę jest w jakiejś przestrzeni ograniczonej, wtedy odmawiamy tego, wyłożone. Natomiast ciężko przeciwdziałać, żeby te zwierzęta tutaj się nie pojawiały. Niestety zwierzęta przychodzą do śmietników, jest masę odpadków żywnościowych, to jest tam łatwe dla nich wypaśnić, więc. Proszę pana, koło mnie się sarny normalnie nie boją. One się tu wychowały i one się ludzi nie boją. I ludzi się nikt im nie dokucza. Więc po prostu musimy się nauczyć żyć z tym zjawiskiem, przez obroty działkowe, podwyższanie ogrodzeń, no, ograniczenie dostępu tym zwierzętom. Niewyrzucanie odpadków żywnościowych. Zamknięte śmietniki. Zamknięte śmietniki, tak.
tego nie unikniemy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na tej wodzie, na Unickiej dwoje, mieszkałem dwoje młodocianych braci. Już zaczynają sobie działać, nękać mieszkańców starszych, młodszych, dorastować prębusy. To jest ta kamienica na rogu, tak? Tak. Właściwie tego kotaru żydowskiego. Tak. I czy coś w tej sprawie się robi w ogóle, bo pół roku temu była przedstawiona sprawa Noworecznik i na 986. Tutaj problem jest tego typu, że my nie mamy uprawnienia, żeby wejść do mieszkania. Tylko w określonym wypadku, na podstawie upoważnienia prezydenta w przypadku kontroli usuwania odpadów czy spalania w piecach, wtedy możemy wejść. W innych przypadkach niestety nie. Czyli trzeba go może dzielnicą by w tym. Znaczy, nie bardzo wiem, o co chodzi, z tego względu, że tak powiedziałem, są kontraktu dzielnicą od 1 stycznia, więc nie wiem, o jaką głosy chodzi. Rozumiem, że chodzi o szkołę specjalną? Nie, tutaj jest na Unickiej 2. Na Wyspach Gdyni dzielnicowym, więc pan Piętka nie jest dzielnicowym z tego rejonu, więc nie za tego problemu. Ale to jest dzielnicowy, starszy się aresztował Michał Bednarczyk i trzeba by to skierować pytanie do niego, jeśli już coś, co to są za ludzie i tak dalej. Ja jestem z kolei też dzielnicowym, ale jestem dzielnicowym na wcześniej, tak jak pan Piętka mówił, na ulicy Lubartowskiej, jak mówi dworzec PKS, też nie znam tego środowiska. Ciężko jest przypowiedź na temat, do którego nie dotyczy nas, do naszego rejonu. A czy panowie mogliby zapisać to zgłoszenie i przekazać? Oczywiście, będzie to przekazane. Dobrze. A wiemy dokładnie, o kogo chodzi? To znaczy, młodsi bracia 11-12 lat rozwalają. Małolecie. Biegałem sobie po Lubartowskiej też. Ale ja rozumiem, że dokonujemy zniszczenia mnie na gdzie wejoni ulicy Lubartowskiej czy Unickiej, bo tak? No kiedyś sobie grali w piłkę przy tam, gdzie teraz jest lift, ten. Sobie kopali piłkę o szybę. Ale czyli to nas na cemienia, tak? Ja rozumiem, że pan to widział, pan tam mieszka, tak? Nie, widziałem, przychodziłem, ale akurat jechałem autobusem. Autobusem jechałem, bawili się akurat biletomatem. Nic mi nie zrobili. Jak babcia starsza zwróciła uwagę, to na sądu widzę. Nie chciałbym powiedzieć przy kamerach w tym razie, ale stara K na przykład. Idziesz się do Biedronki, rodzice, wszystko pięknie, czekolady kupują, idą sami. Chcesz, żebym się K i ochroniarz nawet nie reaguje. Dobrze, przekażę tą informację, którą pan nam przekazał dzielnicowemu tego regionu, tak żeby miał świadomość tego, co tam się dzieje i ewentualnie jakie osoby tam mogą dokonywać takich dzielnicy. Czyli młodzieci tam mieszkają w tej kamienicy, tak? Tak, co rozumiem, co pan mówi, tak? Przy bazarze na przykład ostatnio, nie wiem, wiał, ale tam jest ten punkt zero. Zaraz rzuci przed dziewczyną, żeby się popisać ten punkt zero. Ten baner z zero. Dobrze, jako Rada Dzielnicy się przyjmujemy miejsca niebezpieczne do Żynkowa. Jest prywatna posesja, bardzo duża zresztą posesja po byłych zakładach. Straż Miejska wiem, że z panią już tam była. No mamy z tym terenem duży problem. Jest pewnie komendant, który już coś by na ten temat powiedział. No wiemy, że prywatna własność jest dobrze chroniona teraz prawem, ale no niestety tam dzieją się różne rzeczy. To, że się dzieją, to już jeszcze może tak strasznie nie jest drastyczne, ale drastycznym jest to, że to są byłe zakłady wojskowe, gdzie mamy niebo zakrywane po prostu różne szamba, włazy i tak dalej. To są kilkumetrowe podziemne po prostu zbiorniki, gdzie no, może to spowodować to, że czy zwierzyna wpadnie, czy też ktoś przyjdzie zwiedzić ten park nie będzie widział. I czy wpadnie i tam jest nie do odsłuchania tej osoby. Temat jest nam znany, czynności prowadzimy już od dłuższego czasu. Główny problem to taki, że właściciel mieszka w Chicago. Dokumenty zostały do niego wysłane, czekamy na odpowiedź. Zobaczymy, co będzie tam. W środku parku wjazd odrzutkowy jest makabrycznie. Przejeżdżają samochody, zrobili sobie przez środek parku autostradę, ogrodnika zrobili sobie przez całe pole, jeżdżą jak po autostradzie. Dzikie wysypisko jest straszne.
dosłownie. Tapczany, opony, gruz, łazienek, wszystkie brudy. No, z tego co się da. Ale jak nie ma właściciela, no to też... Chyba się wie, że to mieszka w Stanach, więc... Jeszcze jedno takie pytanie. Do kogo ewentualnie dzwonić w sprawie porządku nocnego, jeżeli jacyś studenci na picie mocno się zachowują przez pan? 997, proszę pana, trzeba dzwonić, jeżeli ktoś panu przeszkadza. 997, 64, w ulicy Centrum. Czy jakieś pytania? Takie kwestie. Bardzo zale na dzielnicy. Pierwsze do Straży Miejskiej. Chciałem zgłosić kwestię problemu z parkowaniem na ulicy Wielskiego 1. Permanentne tarasowanie przejazdu, nie ma możliwości silnymi dwoma samochodami. Temat wraca, państwo przyjeżdżacie, wstawiacie wezwania. No i generalnie tak to się kończy, tak? Więc prosiliśmy was o interwencję, nie wiem, w jakikolwiek bardziej skuteczny sposób, no bo bardzo nam to utrudnia życie, bo tych samochodów przybywa i nie ubywa, tak? Druga sprawa to ulica Strzeszewskiego, permanentne tarasowanie chodników przez samochody, przez zaparkowane samochody. Żalą się młode mamy, tak, że nie są w stanie przyjechać wózkiem z dzieckiem, tak? Więc prosiłyby o interwencję. Natomiast druga sprawa to jest do policji. Prosilibyśmy o niej zwiększenie częstotliwości pomiaru prędkości na ulicy Dożynkowej. Jest taki problem, że tak mniej więcej od ulicy Wielskiego wszyscy się rozpędzają w kierunku Rudnika. Czasami nawet te prędkości dochodzą do 150 km na godzinę, zanim dojadą do ulicy Odrożychowej. No i odwrotnie, Odrożychowej w kierunku tam... Tam jest wyjście. Ale tam stoją cały czas. Ale problem, tam z tego raz na jakiś czas z tego co wiem, to komenda wysyła te ruch drogowe. Stoją, niestety odgrywkowo sprawdzają kontrolę. No ale w ramach, jak się mówi, możliwości i sił środków. To nie jest...